Długopisy 3D Banach Przedszkole to świetne narzędzie edukacyjne, które powstało z myślą o najmłodszych użytkownikach. To cudowne, że dzieci już od 4 roku życia mogą odkrywać świat druku 3D oraz urzeczywistniać własne pomysły i projekty. Przedszkolaki za pomocą długopisów 3D wyczarowują jedyne w swoim rodzaju zabawki, prezenty dla najbliższych, pomoce dydaktyczne, dekoracje, ozdoby, postacie czy rekwizyty do dziecięcych mini przedstawień teatralnych oraz wiele, wiele innych. Mogą skorzystać z gotowych szablonów, ale mogą też stworzyć coś własnego i niepowtarzalnego. Daje to ogromną satysfakcję, kiedy dziecięcy pomysł staje się rzeczywistością. Ta edukacja pełna emocji i zaangażowania. Praca z długopisami 3D buduje samodzielność i poczucie sprawczości. Ich obsługa jest na tyle prosta, że nie sprawia dzieciom najmniejszego problemu. Jednocześnie może pracować nawet większa grupa przedszkolaków. Długopisy 3D świetnie sprawdzają się podczas pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Długopis 3D Banach jest lekki, dobrze wyprofilowany i bezpieczny dla małych rączek. Wykorzystuje się do niego niskotemperaturowy filament PCL, co minimalizuje ryzyko oparzenia. Filament jest dostępny w wielu kolorach. Podczas pracy wypływa z długopisu powoli i płynnie, co pozwala na efektywne drukowanie bez zbędnego pośpiechu i stresu. Po ostygnięciu tworzywo PCL nadal pozostaje plastyczne, dzięki czemu można je dowolnie formować i wyginać, nadając wydrukowi pożądany kształt. Gotowe projekty są trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu można wykorzystywać je do dalszej zabawy czy podczas zajęć. Prowadzenie długopisów 3D w przedszkolu przynosi dla dzieci szereg korzyści, zarówno pod względem rozwoju motoryki małej, logicznego myślenia, kreatywności, wyobraźni, koncentracji uwagi czy koordynacji wzrokowo-ruchowej. To nauka poprzez zabawę. Dzieci uczą się nowych umiejętności, takich jak planowanie czy konstruowanie. Mogą utrwalać poznane litery czy cyfry, a następnie nimi się bawić. Gorąco polecam. Aleksandra Janicka, nauczycielka wychowania przedszkolnego, wicedyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach oraz zwyciężczyni konkursu Nauczyciel Jutra 2023.